Kochani, dawajcie suby, łapki w górę. Oh boy, oh boy. O mój Boże, Jezu. Jezu. Zgadza się. Dzisiaj obejrzymy odcinek szkoły, w którym dziewczyna chce zostać sławną youtuberką poprzez szantaż swojego znajomego i wybicie się na nim. Czyli w skrócie dosłownie moja historia z Naruciakiem, gdzie poznałem Naruciaka, po czym na jego garbie zacząłem sobie jeździć i wybijać się. Patataj, patataj! Siemaneczko, ziomeczki. I jak już wcześniej wspomniałem, dzisiaj obejrzymy sobie odcinek szkoły. To nie dlatego, że poprzedni odcinek, w którym komentowałem paradokument, zdobył dużą ilość wyświetleń i pieniążków. To wcale nie dlatego. Więc bez zbędnego przedłużania, zapraszam. Ej, Naruciak, to tylko żart, proszę, nie pozywaj. To tylko żarcik. Pomarańczowa rewolucja. Kochani, nie umiem. Kochani, dawajcie suby, łapki w górę. No i ode mnie to już tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pa, pa. Podoba mi się niesamowicie, że ci 40-letni Janusze, którzy tworzą ten program, którzy piszą scenariusz i tak dalej, stwierdzili, że najlepszym sposobem na pokazanie, że ktoś jest youtuberem, czy tam wiecie, influencerem internetowym, Jezu, jak ja nienawidzę słowa influencer, było to, że biega z kamerą przed mordą i wrzeszczy, prosząc o łapki w górę i subskrypcję. Nie to, że tworzy jakikolwiek inny content poza tym. Nie, absolutnie nie. Tylko, że wrzeszczy, że prosi o łapki w górę i subskrypcję. I najlepszym jest to, że się w zasadzie nie pomylili. Uuu, zwymiotuję. Ten YouTube, Jezu, jak źle na mnie działa. Jak wyglądają obecnie filmiki na polskiej karcie na czasie? No cześć, ziomeczki, zanim się zacznie dzisiejszy filmik, poproszę was o subskrypcję, łapkę w górę koniecznie i walnijcie w tego dzwona. To jest bardzo dla mnie ważne, kochani, bo to mnie motywuje do dalszej pracy. No dobra, dzięki wielkie, to do zobaczenia. Nie wspominajcie oczywiście na koniec o subskrypcji i łapce w górę. Do zobaczenia, mordeczki. Włączcie jakikolwiek filmik Friza i się dowiecie, że ja mówię prawdę. Joasia Kobut z pierwszej F liceum lubi być w centrum uwagi. Dziewczyna od niedawna prowadzi vloga i liczy, że dzięki temu stanie się popularna. No jasne, przecież prowadzę kanał od 2 tygodni. No ja się znam na internecie, prowadzę kanał od 2 tygodni. Ho, 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 ho. Trochę jak te osoby, które wyjeżdżają na wakacje, wiecie, all inclusive do Bułgarii na tydzień, po czym wracają do Polski i nagle mają bułgarski akcent. Witaj, konnichiwa senpai. Ja generalnie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o Japonię. Obejrzałam 2 anime. No tak, ja generalnie uważam się, że jestem Koreanką, bo słucham BTS-u. Sorry, ale teraz Konrad jest na topie. Kto? To on? Tak, to jest Konrad, bo ciężko jest z drugiej B. Jest przystojny i mega romantyczny i śpiewa takie słodkie piosenki. Dziewczyno, musisz się uspokoić. Musisz się uspokoić. Słuchaj, ja rozumiem, że zakochałaś się w chłopaku z YouTube'a. Ja rozumiem, to jestem w stanie zrozumieć, bo... Umówmy, dużo osób się we mnie również zakochuje. Gdy ty marzysz o swoim idealnym chłopaku z YouTube'a, nie zauważasz tego pięknego mężczyzny, który dosłownie przed tobą leży. Draw me like one of your French girls. Zresztą zaczynam się zastanawiać, w jaki sposób on skończył na tym biurku. Chcecie wyobrazić sobie, że ten aktor, już nie jakby nie uniwersum szkoły. O Jezu, błagam, żeby szkoła i ukryta prawda i te inne wszystkie paradokumenty nie okazały się, że są w jednym uniwersum. Błagam. Przychodzi na plan, pyta się reżysera, no dobrze, no to teraz gramy pierwszą scenę. Gdzie mam stanąć? A reżyser taki zdenerwowany, jeszcze kawuś nie wypił pierwszy, już taki zdenerwowany. I odpowiada temu dzieciakowi. A nie wiem, pierdolnij się na biurko. A ten chłopak bierze to dosłownie i kładzie się na biurku. Ej, dziewczyny, Konrad już jest, choć jestem? Boże, spokojnie. U mnie na studiach to działa dość podobnie, tylko że dosłowna odwrotność. E, dziewczyny, Paweł już jest. Co? Paweł je? O, fuck, spierdolamy! Jak to możliwe, że dziewczyny wolą oglądać jakieś beztalencie brzdąkające na gitarze niż moje super vlogi? Ta dziewczyna chyba nie do końca łapie i w jaki sposób mają działać vlogi. Vlogi z reguły się nagrywa na 2 sposoby. Jednym sposobem jest to, gdy się nagrywa swoje jakieś niesamowite przemyślenia. O, nowy świat się otwiera przed widzami. No ale umówmy się, ta dziewczyna nie wygląda na osobę, która by miała jakieś takie niesamowicie głębokie przemyślenia. Hej, hej, you finna die, baby. A drugim sposobem robienia vlogów jest robienie vlogów z ciekawych miejsc, o których się opowiada. Choćby najlepszy przykład, Krzysztof Gonciarz. Dzień dobry. No ale umówmy się, w momencie, gdy ta dziewczyna nagrywa sobie vlogi z ich szkoły i oczekuje, że dziewczyny z jej szkoły będą oglądać vlogi o jej szkole, coś tu nie trybi chyba trochę, co? Zaczynam rozumieć, dlaczego oglądają chłopaka grającego na gitarze. Jezu, jakby jeszcze Karłem był, to już zupełnie by był popularny. Karłem na wózku inwalidzkim, no. Paweł, przestań. Zrobię sobie ze mną zdjęcie, proszę.
Konrad Wojcieszko jest zaskoczony, że piosenka, którą zamieścił w internecie, zdobyła taką popularność wśród uczennic szkoły. To jest ten koleś od ballady o Counter-Strike'u. Drogi wysoki sądzie, to była tylko gra. Co prawda byłem terrorystą, ale na Dedas 2. Ale kurde, tym laskom totalnie odbija. A ty twabi, no jakbyś nie wrzucał takiego hitu, to nic by się nie stało. Jaki tam hit, no zwykła piosenka? Ta, a widzieć ile już ludzi to obejrzało? No ile? Popatrz. 13 osób! Tak zaczynam sobie wyobrażać, jak na Ruciach zaczął nagrywać swoje filmiki, gdy był w liceum. Nagrał pierwsze filmiki, po czym idzie do szkoły i dziewczyny się na niego rzucają i krzyczą: Naruciak, pociągaj moje loczki! Naruciak, nie pozywaj, kocham cię. 1204? Co? Ej, przecież jak patrzyłem, to u mnie cały 1000. Ja sobie żartowałem z tego, że to miało 13 wyświetleń, ale to ma, oni mówią, że to ma dosłownie tylko 1000 wyświetleń, okej? Okay? Mam tylko szczerą nadzieję, że kolesiowi nie odjebie od sławy i pieniędzy. I nie wyda naraz tych całych 4 złotych, które zarobił. Brawo, gościu, jesteś wielki. Cześć, dzięki, dzięki, cześć. Słuchaj, ta piosenka jest po prostu świetna, cały czas jej słucham. Fajnie, by ci się podoba. Dobra, to ja idę, siema. Ej, gitara! Ej, gitara! Gitara, siema, mordu! A, gitara. No, to cześć. Coś mu się stało? Ej, Sława go chyba troszkę przytłoczyła. Chłopak się zmienił. A, zmienił się. Gdy... Kurde, tak bardzo nie słucham, że nie wiem ja nawet jak on się nazywa. Nie wiem, Janusz? Janusz się zmienił, kiedyś był inny. Zmienił się, pieniądze go zmieniły. A! Ja tę piosenkę napisałem dla Julii. Totalnie się w nie zabawiam, ale wiem, że między nami nic nie będzie. Przecież nie mogę zarywać do dziewczyny kumpla. No, jedyne co mogłem na nie zrobić, to napisać piosenkę. Fajnie, że się jej podobało. Patrycja Mularz i Marika Wroniecka nie lubią się i codziennie się kłócą. A ja tą znam, to jest ta, co ostatnio w Top Model była, Olga Tokarczuk? Martwi to Pawła Jankowskiego, który jest chłopakiem Patrycji i jednocześnie przyjaźni się z Mariką. Oddaj mi tą karmę, one już były nakarmione. Nie tylko ty możesz je karmić. Ale ci rozumiesz, że to chodzi o rybki. No i co z tego? Możesz zostawić te rybki? Jezu, cały czas się do mnie prujesz, nie wiem o co ci chodzi. No to zmień szkołę, to nie będę. Patrycja, sama Marika. Zmień szkołę. Może tam nie będziesz wszystkich wkurzać. Serio, znowu? O, profesor X się przyturlał. Marika, gadaliśmy już o tym. Patrycja to moja dziewczyna i chciałbym, żebyś to uszanowała i się z nią nie kłóciła. Aha, czyli jak zwykle jest moja wina. No super. No, Marika, poczekaj. Dobra, zostaw ją. Niech sobie idzie, kretynka. Patrycja, gadaliśmy już o tym, tak? Czyli co, teraz to jest moja wina? Dobra. No. Stary, jak te laski już cię zabiją, to zostaw mi chociaż konsolę w spadku. Tak, bardzo śmieszne. Ja bym poprosił o wózek inwalidzki. Pogadam z Mariką i poproszę ją, żeby po prostu odpuściła. A ona cię jak zwykle oleje. Czy ty musisz się z nią przyjaźnić? Tak, wiem, że Marika jest trudna. Ale to moja przyjaciółka. Zawsze mogę na nią liczyć i zawsze mi pomoże. Poza tym... No, jest moją partnerką tajemniczą, więc jakby jesteśmy na siebie skazani. Ja teraz walczę ze sobą. Walczę ze sobą, żeby nie powiedzieć tego żartu. Jest partnerką taneczną. Gościa na wózku inwalidzkim. Paweł, uspokój się, nie mów tego żartu. Paweł, przestań, przestań. W sumie to sobie wyobraziłem teraz, jak tańczą. Wiecie, jak są takie tańce różne, że facet podrzuca kobietę w powietrzu, wow, w ogóle? To ta Marika robi tak samo z tym kolesiem na wózku inwalidzkim. Bierze go całego i wraz z wózkiem podrzuca w powietrze. O, pomyśl o weekendzie. Tylko ty i ja sami w Zielonej Górze. Nie tacy sami, moja ciocia i wujek też tam będą. No i super, poznam twoją rodzinę, no i spędzimy mega czas. Dobra, już mnie nie czaruj. A mi się przystojnie trafił, masz no, szczęście. No i mam super osobowość. No, skromności to chyba też cię Marika uczyła. A skoro Marice mowa, to muszę... To pójdę z nią pogadać i może przemówię jej do rozsądku. Marika, musimy pogadać. No, nie możesz tak się skurzać na Patrycję. No jasne, whatever, nieważne. Słuchaj lepiej jakiego mam newsa. W ten weekend ty i ja i warsztaty taneczne. Od razu zapisz się z nim na wyścigi na kilometr. To jest ten weekend? Tak, ten weekend, a który? Mega, no nie? Myślałam, że będzie za późno, ale się udało. A ciebie co tak zatkało? No, to ze szczęścia. Mnie też mega szczęście, to było moje marzenie. Będzie ekstra. Joasia Kobut jest zazdrosna o popularność, którą niespodziewanie zdobył w szkole Konrad Wojcieszko. Chłopak zyskał rozgłos po tym, jak wrzucił do internetu nagranie, na którym śpiewa romantyczną piosenkę. Jezu, ile bym oddała, żeby mój chłopak dla mnie takie romantyczne piosenki śpiewał. Zdradziłaś, mnie,
pod pociąg się położę. Ale tak swoją drogą, ciekawe kim jest ta laska, nie? Pewnie ta od dedykacji. Nie no, nie domyśliłabym się. Ale tak naprawdę kim ona jest, no? W sumie sporo lasek u nas ma w szkole imię na J. Na przykład nasza Joasia. No i co się śmiejecie? Nie jeden typ już usychał z miłości do mnie. No ja tam usycham, gdy w piątunio piwerka nie wypiję. Wszyscy jarają się tą głupią piosenką, a mojego vloga mają gdzieś. Gdybyś nie vlogowała o swojej szkole, to może by nie mieli tego gdzieś. No cześć kochani, właśnie znajdujemy się w szkolnej łazience. Tutaj jest kibel, a tutaj jest... Ry, uchy, ani i e. No ale, skoro Konrad jest taki popularny, to mogę to jakoś wykorzystać. Dowiem się, kim jest ta J, ogłoszę to na live'ie i to o mnie wszyscy będą mówić. Jest dużo prostszy sposób. Wystarczy, że będziesz udawać, puścisz plotkę, że chodzisz z nim, albo nagrasz filmik na YouTube'a o tym, że z nim chodzisz, po czym po tygodniu około nagrasz filmik, który mówisz, że zerwaliście. Miliardy wyświetleń. Za nic! O siema, co ty tutaj robisz? A no, uciekam przed tymi fankami. Człowieku, gonią mnie cały czas przez okno, żebym uciekał. Czujesz to? No, mnie tak samo dręczył. Pytałeś się, czy wiem, kim jest ta twoja J? No mnie masakra. To na przykład bardzo interesuje. No, mnie tak samo. No weź nam powiedz, bo chyba zaraz umrę z ciekawości. Konrad absolutnie sobie nie radzi ze sławą. Jest sławny cały jeden dzień i wpadł już w narkotyki. Chodzi o moją dziewczynę, tak? No, nie no, co ty, chłopie. Nie chodzi o nią. Dobra, ja lecę, bo już... Co z tobą? Twoje fanki nadal nie dają w pokoju? Wszyscy nie dają mi spokoju, mam dość. Dobra, przeszliśmy teraz już z fazy na narkotyki, na fazę, gdzie myśli samobójczych. Przypomnę, on jest sławny od 24 godzin dopiero. No ale no rozumiem, no fame może być męczący. Nie o to chodzi. Chodzi o Julkę. O kogo? Dobra, nieważne. Ej, zaraz, chodzi o Julkę Rogowską? Ej, czekaj, to ona jest tą miłą, do której nagrałeś kawałek? Tak. O kurde, ale przecież wiesz, że ona chodzi z Karolem. Myślisz, że o tym nie wiem? Kurde, zakochałem się w lasce, której w ogóle nie mogę mieć. Znaczy no, Julka cię lubi chyba, nie? Nawet nie próbuj, dobra? Człowieku, Karol to mój kumpel, nie mogę mu laski odbić. W życiu bym sobie tego nie wybaczył. Chyba, że stosuje się uniwersalną, przedwieczną zasadę hoes before bros. Tak, coś czułam, że Konrad leci na dziewczynę Karola. Przecież jak ogłosiła, że to dla niej jest ta piosenka, to zrobi się afera na całą szkołę. Ale mam lepszy pomysł. Powiem, że Konrad napisał piosenkę dla mnie. Zdobędę mega fame, a Konrad i tak nie powie prawdy, bo Karol by go chyba zabił. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest tylko gra aktorska, ale muszę przyznać tej dziewczynie, że jej gra aktorska jest naprawdę dobra, bo serio chce jej wpysk dać. Nie, ale tak zupełnie serio, to jest wyznacznik dobrego aktorstwa, że postać, która jest grana przez aktora, jest tak znienawidzona, że ludzie chcą ją pobić, no to jest wyznacznik dobrego aktorstwa. Choćby Joffrey z Gry o Tron, czy ten drugi koleś, że nieważne w którym filmie zagra, zawsze chce się go free strzelić. Paweł Jankowski boi się powiedzieć Marice Wronie, że nie weźmie z nią udziału w warsztatach tanecznych, bo wyjeżdża na weekend ze swoją dziewczyną. Paweł naradza się z kolegą, co zrobić. Ten moment, gdy zamiast przechodzenia się po pokoju z zażenowania, robisz małe kółeczka na swoim wózku inwalidzkim z zażenowania. Paweł, przestań mówić te żarty. Jezu, Paweł, przestań. Pozwól cię zaraz, przestań, Paweł! Paweł źle się czuje z tym, że ma okłamać przyjaciółkę. Chce jednak uniknąć kolejnej kłótni pomiędzy Mariką i swoją dziewczyną. No, ale... Podoba mi się jego uśmiech na zdjęciu. W sumie u mnie to w podobny sposób działa. Normalnie jestem Paweł zadowolony, hi 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 ho ho ho. Ktoś do mnie podchodzi, Paweł zróbmy sobie zdjęcie. Ja taki zupełnie jak Olga Tokarczuk. Zauważyliście swoją drogą, że na każdym ze zdjęć Olgi Tokarczuk ona się nie uśmiecha. Chyba tak modelki już mają, że mają zakaz uśmiechania się. Swoją drogą niesamowita kobieta. Nie dość, że wystąpiła w Top Model i prawie wygrała, to jeszcze dostała Nobla za wynalezienie lekarstwa na raka. Chcę być taki jak Olga, jak dorosnę. Serio? Już gorszej miny zrobić nie mogłeś? Dawaj jeszcze raz. Chciałam to wrzucić na Insta i podpisać, że idziemy na te warsztaty. Iść to za bardzo nie mogłaś, bo na wózku jedzie... Paweł, przestań, Paweł, kurwa, przestań. Paweł tak się zajarał swoim żartem, że przez następne parę minut po prostu się nie odezwał, więc dla kontekstu opowiem wam, co się działo. Chłopak powiedział przyjaciółeczce, że wydał cały hajs i po prostu go nie stać na wyjazd. Ta lekko się zdenerwowała, ale mu uwierzyła. Ale później przez przypadek usłyszała rozmowę jego dziewczyny i jej koleżanki o tym, że wyjeżdża z chłopakiem na weekend. Oczywiście zdenerwowała się, wyszła, zrobiła awanturę, a później stwierdziła, że jak tak będzie z nią pogrywał, to ona się mu oddzięczy. No hej, mam sprawę. No, ale ja już żadnych sobie zdjęć nie robię. Ty uważaj, co mówisz, bo potracisz te wszystkie swoje fanki. Ja żadnych fanek nie chciałem, okej? Jasne, ty chcesz tylko swoją piękną Julcię. Kogo?
Konrad, wiem, że piosenka jest dla Julki Rogowskiej, dziewczyny twojego najlepszego kumpla. Podoba mi się, że w każdej kwestii w tym odcinku szkoły musi być dodany kontekst. Typu, Konrad, ja wiem, że ty jesteś zakochany w Julce Rogowskiej. Choć nawet nie trzeba by było mówić Julce Rogowskiej, nie trzeba by było mówić z nazwiskiem, bo w prawdziwym życiu by od razu się domyślił, o kogo chodzi, tak? A z racji tego, że twórcy tego programu wiedzą, że tego programu raczej nie oglądają ludzie tak skupieni na nim i że pewnie będą często gubić wątki. Ja to też w każdym zdaniu dodają jakiś tam kontekst. Typu, Konrad, wiem, że jesteś zakochany w Julce Rogowskiej, dziewczynie twojego najlepszego przyjaciela. Jakby ktoś po prostu jednym okiem oglądał, a drugim robił coś innego. Jednym oglądał szkołę, drugim oglądał ukrytą prawdę. Kwiat polskiej młodzieży. Kwiat polskiej młodzieży! Słuchaj, właściwie to nie zamierzam cię wydać, tylko chciałam zaproponować idealne rozwiązanie twojego problemu. Wystarczy, że ogłosisz, że J to ja. Konradzie, zdaję sobie sprawę z tego, że piosenka, którą nagrałeś na YouTubie i która sprawiła, że stałeś się popularny w naszej wspólnej szkole, tak naprawdę jest o dziewczynie twojego najlepszego przyjaciela, a dziewczyna ta nazywa się Julia Rogowska. I twój najlepszy przyjaciel będzie bardzo na ciebie zły, jeżeli zaraz nie powie, że razem ze sobą chodzimy w naszej wspólnej szkole. A ja nazywam się Kazimiera Hurdur. Tak brzmią te opisy w zasadzie. Ty chyba sobie ze mnie ja robisz, tak? Człowieku, przecież to jest idealne rozwiązanie. Nikt wtedy nie pomyśli, że Julka to J. Przecież Julka to dziewczyna twojego kumpla, więc powinieneś raczej... Ty jesteś chora na głowę. Julia Rogowska to dziewczyna twojego kumpla o takim i takim imieniu. Jakbyście zapomnieli, że przypomnieliśmy o tym 5 sekund wcześniej. Słuchaj, Konrad, ja nie przyszłam tutaj z tobą negocjować, tylko powiedzieć, że albo robisz to, co ja ale mówię... Ale dobra, okej. Rób, co chcesz, ale na słowo i tak się nic nie mówię. Czekaj, jakie słowo? No słowo. De Konrad! God damn! He called! Zimny skurwysk, po prostu tylko zrobił i sobie odszedł. God damn it! God damn! Kurde, nawet mi zaczyna się Konrad podobać. Mimo sprzeciwu Konrada, Joasia ogłasza na swoim vlogu, że to dla niej chłopak napisał romantyczną piosenkę. Konrad jest wściekły na Joasię. Chce z nią natychmiast porozmawiać i zażądać, żeby skasowała filmik, który zamieściła w internecie. Możesz go zapytać. Konrad, to wszystko prawda? Ja sobie tu muszę pogadać. Chodź, pogadamy sobie. Jejku, wcześniej zauważyłam, że między wami tak iskrzy. Że co? Dziewczyna... Najwyraźniej ta koleżanka z tyłu nie zauważyła, w jaki sposób Konrad złapał tą dziewczynę za rękę. To nie było po prostu złapanie za dłoń czy w ten deseń, on ją złapał za ramię i to w dość specyficzny sposób. To wygląda mniej więcej tak. Ona sobie idzie, pojawia się Konrad ze swoją ręką. Kurwa! Chodź, kochanie, bo rozmawiamy! Kurwa! Ale widać te iskry pomiędzy nimi, widać te iskry. Podobnie, gdy ja patrzę na Pitsunię. Oczywiście, teraz zobaczysz te iskierki, tak? A burzliwa miłość. Zobaczysz burzę, nie? Dzień się, chodź tu. Możesz mi powiedzieć w ogóle, co ty odwalasz? Masz usunąć te wszystkie filmy z internetu. Niczego nie usunę, a ty jeszcze potwierdzisz, że J to ja. Nie ma opcji w ogóle. Tak? Tak. No to mam ci coś do pokazania. Chciałam ci to pokazać wcześniej, ale nie dałeś mi szansy, proszę bardzo. Karol, to mój kumpel. Nie mogę mu laski odbić. No, po twojej minie widzę, że nareszcie ogarniasz, o co chodzi. Więc teraz albo robisz to, co mówię, albo idę sobie pogadać z twoim kumplem i mówię mu, że bujasz się w jego lasce. Ale powiedz mi, po co ty to w ogóle robisz? Po co? Dla fejmu, jako twoja ukochana będę mega popularna. Szkoda tylko, że walnięta. To jest akurat głupie, są łatwiejsze sposoby na zdobycie fejmu. Czy słyszeliście kiedyś o Marcie Linkiewicz? Moja mama założy hajs za ciebie na te warsztaty. Tańczymy razem na warsztatach w weekend. No, tak. Stary, i co teraz? Jak jej mama wyłoży za mnie hajs, no to co, już się z tego nie wykręcę. No nie wiem, ale chyba nie zamierzasz teraz powiedzieć Patrycji, że nie jedziesz z nią do Zielonej Góry, tylko zamiast tego jedziesz z jakąś Mariką na warsztaty taneczne. Przecież to byłoby samobójstwo. No nie, no co ty, jeszcze mi życie miłe, ale ja naprawdę chcę spędzić ten czas z Patrycją. No to trzeba wymyślić kolejną ściemę, nie ma wyjścia. Co ty, pogięło cię, przecież Marika od razu się zczai. Jak ściema będzie dobra, to się nie zczai. No nie wiem, no to powiem, że boli mnie noga. No, na przykład. To jest myśl. Co ty głupi jesteś? Przecież ja nie mam czucia w nogach. O Jezu! Rozmawiał mi to dużo bardziej niż powinno. No, w sumie,
ale możesz powiedzieć, że ręka cię boli. Z bolącą ręką już w ogóle nie będziesz w stanie tańczyć. Chyba rozwaliłem rękę. Ale jak to? Przecież przed chwilą w bibliotece było wszystko ok. No, ale... Jakiś kretyn wybiegł zza rogu, przewrócił Pawła z całym wózkiem i teraz go strasznie boli ręka. Ręka Pawła potrzebuje miniaturowego wózka inwalidzkiego. Jestem zły, jestem bardzo, bardzo zły. Muszę cię przeprosić, ale chyba nie ci wyjdą z tych warsztatów w weekend. Nie no, spoko, Luz. Twoje zdrowie jest ważniejsze. Patrycja, twój ukochany sobie coś w rękę zrobił. Co? O mój Boże, co się stało? Nie, nic, naprawdę. No kochanie, co się stało? No nic, jakiś chłopak wleciał na mnie i przewrócił mnie razem z wózkiem, no i nadwyrężyłem sobie rękę. Wleciał na mnie i moja ręka straciła przytomność. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się stało, Paweł? Co z twoją ręką? W porządku? Naprawdę. Nie, nie jest w porządku. Proszę pani, ktoś go przewrócił razem z wózkiem i teraz go boli ręka. God damn. God damn, jacy konfidenci. W sumie bardzo słusznie. Nie wstydźcie się, kochane dzieci, donosić. Donosicielstwo to najwyższa forma odpowiedzialności społecznej w zasadzie. Nawet ja. Ja bardzo szanuję policjantów. Ja kocham z tego serca policjantów. Ciekawostka, ja 2 razy w tygodniu bywam na komendzie, gdzie jem sobie z panem komendantem makowca i pijemy sypaną kawę. I szpagaty nakurwiam przez to dobre chłopaki siedzą za kratami przeze mnie. Jak robię to, zacząłem trząść mikrofonem i drzeć mord, to wtedy wiesz, robisz taki czerwony ekran i trzęsąc się ekran. Może trochę przez sterów, jak chcesz. Szpagaty nakurwiam przez to dobre chłopaki siedzą za kratami przeze mnie. Ale tak delikatnie, że można było zrozumieć, co mówię. No Konrad jest we mnie kompletnie zabujany, no ale ja potrzebuję czasu, nie wiem jeszcze czego chcę. Dobra, ale jakby ktoś napisał taką piosenkę dla mnie, to mi się nie zastanawiało 2 razy. Ty się nigdy nie zastanawiasz 2 razy. I tego nie żałuję, a ty będziesz, jeśli go olejesz. Wy musicie być razem, to jest romantyczna historia. Dziewczyny, przestańcie mnie cisnąć, ja naprawdę potrzebuję czasu, okej? Okay? Z nią naprawdę jesteś nie tak. Kolejna, której odjebało od sławy i pieniędzy. Od tych całych... 1,5 złotego, które zarobiła na vlogach. YMCA. Niestety, musimy zacząć ze sobą chodzić. Albo przynajmniej udawać, że ze sobą chodzimy. Że co? Niestety, tego chce nasza publiczność. Jaka publiczność w ogóle? My jakoś w ogóle publiczność mamy? Ja jestem naprawdę w stanie ich zrozumieć. Publiczność wymaga, twórca musi. Tak więc... Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi. Generalnie od teraz chodzimy ze sobą, czyli mówisz mi same komplementy, trzymamy się za ręce, no i możesz mnie czasami przy ludziach pocałować w policzek. O. Żebym ci nie powiedział, gdzie ty masz mnie pocałować. Tak? Tak. No to idę sobie pogadać z twoim kumplem. Nie, dobra, poczekaj, chodź tu. No i widzisz, jak się miło zrobiło, kochanie? No. Przytulnie idioto, patrzą się. Przypomniało mi się moje dzieciństwo, gdy jak miałem 6 latek i chodziłem sobie z mamą po sklepie jakimś w hipermarkecie czy coś i przytulałem ją na przykład, no bo wiecie, 6-latek potrzebuje dużo miłości od mamy, a moja mama reagowała w ten sposób tak: Paweł, nie no, co ty, nie przy ludziach, przestań i weź mnie publicznie, nie nazywaj mamą, dobra? Ile to się trzeba namęczyć, żeby ludzie o tobie mówili? Dobrze, że Konrad nie ma wyjścia i musi tańczyć, jak mu zagram. Będziemy najpopularniejszą parą w szkole. Wcale nie trzeba się namęczyć. Słyszeliście o siostrach Godlewskich? Tak, to my! O, widzę, że już wiemy, kim jest ta twoja J. Hej! Nie no, jestem w szoku. Nie, żebym cię obrażała, ale nie spodziewałam się, że to o tobie to napisał. Spoko, Konrad zaskoczył nas wszystkich, łącznie ze mną. No, zaskoczył nas wszystkich, nawet chyba raz z samym sobą. Jak ty coś powiesz... No, ale w sumie to jest na maksa słodkie, że jednak miłość, o której śpiewasz, nie jest nieodwzajemniona. Dzięki. Dokładnie. W ogóle Konrad pisze dla mnie kolejną piosenkę, tym razem o naszej wspaniałej miłości. O, serio? Tak. Tak, właściwie ma w planach całą płytę. Chcę ją zadedykować dla mojej J. O, to tak jak ta pierwsza piosenka. No już bardziej romantyczny być nie możesz. Dokładnie. No, a co ty taki smutny jesteś? Każdy mężczyzna w związku jest smutnym mężczyzną. Wiem to, bo mam 45 lat i jestem żonaty od 20. Nie no, ja tego nie wytrzymam. Nie mogę udawać, że zakochałem się w Joasi, skoro kocham Julię. Muszę się jakoś pozbyć tej wariatki. Ja czytałem taką książkę, która nazywa się Masa o killerach polskiej mafii. Masa to jest taki były gangster polski i on tam opowiada, że można wynająć płatnego zabójcę za około już 5-6 tysięcy złotych. Ja tutaj nic nie sugeruję, jakbyś chciał się jej pozbyć. Sorry, że wam przeszkadzam, ale Paweł, mam ekstra newsa. Co znowu? Załatwiłam ci właśnie wizytę u mega dobrego ortopedy. Dzisiaj po lekcjach. Serio? No serio. Wow, Marika, nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale dziękuję ci. Wow! To jedno, ale pomogę, to zawsze pomogę.
Patrycja, to, że ciebie nie trawię, to jedno, ale Pawłowi akurat zawsze pomogę. No, ale to jakiś prywatny lekarz, bo ja nie wiem, czy będę miał hajs na taką wizytę. Nic się nie martw, wszystko jest ogarnięte. To specjalista od mojego ojczyma. No, ale problem jest w tym, że Paweł zapomniał, że już u mojego specjalisty ma umówioną wizytę. Tak. Tak, jego mama dzwoniła dzisiaj po południu. Ale mój ortopeda jest dużo lepszy niż twój. Jestem tego pewna. Nie powiedziałbym, skleił ja mojego dziadka, tatę i brata, Marika, także... Adam, przestańcie. Moja mama już mnie umówiła do ortopedy. Zaraz się okaże, że Patrycja też umówiła Pawła do ortopedy. I każdy z tych ortopedów, czterech ortopedów, zawalczy w Battle Royale. I ten, który przetrwa, będzie miał zaszczyt leczenia Pawła. Paweł ma dość symulowania kontuzji. Chłopak nie ma pojęcia, że Marika wie, że kłamie i bawi się jego kosztem, żeby dać mu nauczkę. No co, nie wiem, jak nie udawać, to... Ty jak masz wyjść z tej sytuacji? Złam tą rękę naprawdę! Duh! Czekaj, mam pomysł. Ale co? Co ty odwalasz? O Jezu, on na serio wziął moją radę! No nie, to inaczej tak, się, tak, inaczej cię unieruchomimy. Co ty odwalasz? No, jesteś... Co się tak prójesz? Miałem genialny plan. Rozwalę ci wózek. Ale uziemisz mnie! A, chodziło o rozwalenie wózka. Okej, to tylko ja miałem taką myśl, żeby mu rękę złamać. Okej! Jesteś, no właśnie o to chodzi, żeby cię uziemić. Co? To cud! To cud! Patrycja, patrz! Mogę chodzić! Patrz, stanę z tego wózka! Pan Jezusek uleczył mu rękę, ale o nóżkach zapomniał. Bałeś się jej powiedzieć, że wolisz spędzać czas ze mną niż z nią? No tak, no... Dobra, no, ale... to ułatwię ci sprawę. Nigdzie nie jedziemy, to jest koniec. Konrad jest załamany, bo Jasia zmusiła go do udawania jej chłopaka. Ma tego dość i razem z kolegą próbuje znaleźć wyjście z tej sytuacji. I może się jakoś dogadacie. Nie no, co ty myślisz, że Karol by się dowiedział, że wiesz, że podoba mi się jego dziewczyna, to wie, kurde, chłopie, mnie zabił. Wy wiecie, jak normalnie w męskiej łazience w szkole, czy tak naprawdę gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu publicznym, zawsze są napisy na ścianach, typu jakieś tam Legia, inne tam grupy piłkarskie, jacyś tam, nie wiem, Peja, te sprawy, to... Twórcy tego programu stwierdzili, że też muszą tak zrobić, żeby łazienka wyglądała młodzieżowo. Tylko, że nie znają żadnego wykonawcy, wiecie, hip-hopu, więc po prostu jebnęli hip-hop na drzwi. Dosłownie tylko hip-hop. Co? Co? Hip-hop to nie muzyka, tylko taniec? Co? Co? Ale ci powiem, Joasia jest zachwycona. Normalnie związek na całą szkołę. No właśnie! Czy jesteście oficjalnie razem, to oficjalnie możecie zerwać. Nie no, ale przecież jak ją zerwę, to ona to wszystko powie Karolowi i Julce. No coś ci nie powiem, bo jak wszyscy się dowiedzą, że udawaliście, to będą z was cisnęli bekę, a ona tego nie chce. Ej, ale tak. Dobra, nagraj mnie, masz. Poczekaj. No dobra. Słuchajcie, ja i Joasia już niestety nie jesteśmy razem. Ten związek nie miał szans. Dobra, okay. Już wyłącz. Masz. Dobre jest. 4 sekundy filmiku nagrałeś i to wrzucisz na YouTube'a? Typie, nawet reklamy tam nie możesz dodać. To po co w ogóle wrzucać filmiki, jak na nich nie można zarabiać? Joasia jest wściekła. Dziewczyna zobaczyła filmik, który Konrad zamieścił w internecie i nie może uwierzyć, że chłopak ogłosił, że z nią zrywa. A ty co tu robisz? Spadaj stąd. Czy ona jej napluła na twarz? Czy ja też mogę poprosić? Nie oceniajcie, to mój jedyny kontakt z kobietą będzie. Co ty sobie wyobrażasz, że możesz sobie tak bezkarnie ze mną zrywać? Zapominasz, kto tu rządzi? Dziewczyno, między nami już wszystko skończone. Poza tym i tak nie będziesz cierpiała, bo wiesz, nigdy nie byliśmy razem. To idę do tego swojego kolegi, pokazać mu to głupie nagranie i powiedzieć, że bujasz się w jego lasy, albo lepiej wrzucę to do internetu. Niczego nie powiesz, niczego nie wrzucisz, bo wtedy się sama zaorasz. I cała szkoła będzie miała z ciebie bekę do końca. Z ciebie będą mieli większą, graj. Holy shit, Julia pojawiła się za rogiem. God damn, nie, tylko nie to, ona się teraz dowie, że on się w niej kocha. Proszę cię, wolę to, niż być w tej całej twojej szopce. Żebyś się nie rozpłakała przypadkiem. A, zabolało? No, widzisz. Niech będzie, że cię odpuszczę, ale... Tu żałujesz tego. Chora baba. God damn! Mówiłem, że bad boy, mówiłem, że bad boy. Kądziu, weź napisz na fejsie, ja się Paweł Rosa nazywam. Kądziu, ja cię pragnę. O, cześć Julia. Co tam? Może ty mi na to odpowiesz? Słyszałam twoją rozmowę z Asią. Ale co słyszałaś? Wystarczająco dużo. Konrad, ty naprawdę napisałeś tą piosenkę dla mnie? Znaczy, ja nie chcę się między was wcinać, bo wiem, że Karol cię kocha i w ogóle... Nie o to pytam. Znaczy, no tak, napisałem tę piosenkę dla siebie i w sumie teraz tego żałuję. Znaczy, nie żałuję tego, że się w tobie zakochałem, tylko tego, że ją wrzuciłem do internetu, to w ogóle było bez sensu. Posłuchaj, ja jestem z Karolem naprawdę szczęśliwa. Wiem i przysięgam, że nie chcę się między was wtrącać. Tylko błagam, nie mów nic, bo mnie zabije. No dobra, nie powiem mu.
Dziękuję. Tylko nie myśl, że robię to dla ciebie. Robię to po prostu, żeby go nie zranić. Jasne, rozumiem. I może jednak będzie lepiej, jak będziesz trzymał się na dystans. Smutno mi z powodu Konrada, powiem wam szczerze. Naprawdę mi smutno z powodu Konrada. Nawet przynajmniej dwa razy nie zaliczył. Widzę, że ręka cię już nie boli. Nie boli i nie bolała. Po prostu udawałem, przepraszam. Co? Poważnie? Tak, wiem, że zachowałem się jak ostatni kretyn. Chodzi o to, że nie wiedziałem, jak ci powiedzieć, że nie chcę brać udziału z tobą w tych warsztatach. Po prostu mam plany z Patrycją. Wyjeżdżamy w ten weekend. Przepraszam. Ale co cię tak śmieszy? Przecież ja o tym wszystkim wiem. Ja wam mówię, zaraz się okaże, że Paweł tak naprawdę nawet na wózku inwalidzkim nie jeździ. Po prostu lata temu chciał się wyciągnąć z jakiejś sytuacji, która mu się nie podobała i zaczął udawać, że jeździ na wózku inwalidzkim. I tak zostało! Od 5 lat! Serio, co? Myślisz, że jestem taką idiotką, która nie domyśliła się, że ściemniasz? No ale jak to? Przecież umówiłaś mnie do tego lekarza. Nie umówiłam cię do żadnego lekarza. To była ściema, tak samo jak ty. Chciałam po prostu zobaczyć twoją minę i powiedzieć, że była bezcenna. Co? I przez cały ten czas mnie trollowałaś? No, a wiesz, jak to trollowanie było super, każda chwila była po prostu epicka. Epicko, bracie! Zostałeś perfidnie strollowany! Okej, no po prostu Marika chce, żeby między nami było wszystko. No ja też, więc już się tak nie spinaj, bo ci żyłka pęknie, już w ogóle będziesz niepełnosprawny. Wow. Nie wolno żartować sobie z osób niepełnosprawnych. Nie wolno. Przestań. Nie rób tego. Nie. Ręka Pawła potrzebuje miniaturowego wózka inwalidzkiego. To ja poczekam na Patrycję. To widzimy się później. No, czekaj. Halo. Tak, to ja. RMFFM. Akurat. Co? Serio? Wygrałam te bilety? Naprawdę? Dzięki. No nie mogę. Nie dość, że wyjaśniłam sobie wszystko z Pawłem, to jeszcze wygrałam bilety na koncert urodzinowy RMFFM. Tak strasznie chciałam iść na ten koncert, a Paweł to chyba jeszcze bardziej ode mnie. A skoro tak, to ja już wiem, co zrobię z tymi biletami. Ktoś wie, skąd pojawił się wątek RMFFM? RMFFFM? W całym odcinku nie było słowy nawet o tym koncercie, jakimkolwiek konkursie, nic takiego. Tylko to sobie w ostatnich minutach filmiku, w ostatnich minutach pojawił się nagle konkurs RMFFFM. Czyżby dosłownie na ostatnią chwilę RMFFM się pojawiło i zaczęło sponsorować szkołę? I reżyser miał taką, to teraz jakby wcisnąć produkt placement RFM? Wiem, konkurs, bilety, koncert. Patrycja nadal jest obrażona na Pawła. Chłopak liczy, że dziewczyna mu wybaczy, kiedy powie jej, że przyznał się do kłamstwa Marice. Pogadałem z Mariką i powiedziałem jej całą prawdę. O tym, że udawałem z tą ręką i o tym, że jedziemy razem w ten weekend. Tak naprawdę nie jeżdżę na wózku inwalidzkim. A, i przy okazji jestem kobietą. Ja też się poprawię. No dobra. Możemy przedyskutować to w Zielonej Górze. Co? Żartujesz? To super, naprawdę. Marika Wroniecka postanowiła, że w ramach przeprosin da Pawłowi i Patrycji bilety na koncert, które wygrała w konkursie radiowym. Co? Poważnie? Ja zawsze mówię poważnie. No to wiesz, tak w ramach przeprosin za te wszystkie akcje, co ostatnio odwalałam. Nie wierzę. Marika, jesteś the best. Ale chyba pójdziesz z nami na ten koncert. No wiesz, wygrałam tylko 2 bilety, więc to raczej niemożliwe. Kochani, no. Jakie 2? 3 bilety. Co? Za te akcje należą wam się 3 bilety. Raz, 2, 3. Bardzo ale proszę. Super, dziękuję. I widzimy się pod sceną. Wow, RMF, takie hojne. Słuchajcie, radio RMF FFFM, najlepsze radio. Najlepsze, słuchajcie. Wcale nie product placement, wcale nie. Wiesz co? Jezus Maria, udało się. Boże, Jezus. Przyznam wam szczerze, za każdym razem jak robię teraz te paradokumenty, myślę, że po prostu nie dotrą do końca. Że gdzieś w połowie po prostu chwycę nóż i... Dzięki wielkie za oglądanie. Oczywiście na koniec zapraszam was na moją grupkę na Facebooku Odrodzenie Bojownicy La Carnuma, także na mojego Instagrama i do Twitcha, na którym gram w gierki. Macie link w opisie oczywiście. I nie zapominajcie napisać w komentarzu: dotrwałem do końca. Napiszcie tak, proszę. Zjem wam dupy za to. Dzięki wielkie, widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Czołem.